Bardzo konkretne pytania. Tu musi być wszystko jasne. Dzień dobry, dzień dobry. To jest program Ewa Bugała. Wszystko jasne. A naszym gościem jest dzisiaj były wicepremier, były minister aktywów państwowych, Jacek Sasin. Prawo i Sprawiedliwość. Witamy. Dzień dobry, dzień dobry państwu. To panie premierze, dlaczego nie będzie prawyborów w Prawie i Sprawiedliwości? No, można powiedzieć najprościej, troszkę zbyt późno się ta idea e, pojawiła, żeby ją można było skutecznie zrealizować. My, no, zbliża się ten moment, kiedy musimy przedstawić kandydata na prezydenta. No, raczej wszystko na to wskazuje, że e, to nie będzie 11 listopada, tak jak, tak jak to było 10 lat temu, tylko nieco później, ale nieco. My nie możemy czekać z przedstawieniem kandydata do wiosny przyszłego w roku czy w ogóle do przyszłego roku. Jeszcze? Być może w listopadzie, ale raczej w drugiej połowie listopada. Ja przypomnę, że nasi konkurenci zapowiedzieli na 7 grudnia. W swoją prezentację. No, my się z nimi nie ścigamy w żadnym wypadku, ani nie uzależniamy przedstawienia naszego kandydata od tej, od tej daty. Chcemy dokonać spokojnie tego ostatecznego wyboru. Zastanawialiśmy się naprawdę nad tym, czy te prawybory przeprowadzić, a osobiście, nie ukrywam, byłem zwolennikiem temu, aby spróbować je, tego, aby spróbować je zorganizować, bo to też taki dobry sposób, żeby niejako dać możliwość uczestniczenia w tych wyborach, w tych prawyborach, w wyborach kandydatów na prezydenta naszego na prezydenta szerokim rzeszom członków Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony no, warto by było, żeby ten wybór, jeśli miałby być dokonywany rzeczywiście realnie, a nie miałoby to być tylko takie propagandowe zagranie, to powinien dotyczyć szerokiej rzeszy naszych wyborców. Ja przypomnę, że Karol na, nas, dobrym na nas głosowało, tylko skończę jakby jeszcze zaraz odpowiem na to, na nas głosowało kilka milionów ludzi, ponad 7, prawie osiem milionów ludzi, no jak dać im wszystkim szansę wypowiedzieć się w takich prawyborach. Nie ma u nas rejestrowania wyborców, tak jak w Stanach Zjednoczonych, tam jest to prostsze, tam każdy wyborca jest zarejestrowany jako wyborca jednej lub drugiej partii, może uczniów prawyborach. U nas tego nie ma, jest tajność wyborów, nie da się tego skutecznie w tej chwili zrobić, szczególnie w tak krótkim czasie i stąd musimy. No zawsze to jest wybierać... kwestia jakichś wyborów, tak jak rozmawiamy o tym, ale czy Karol Nawrocki byłby dobrym kandydatem? Karol Nawrocki kandydatem? jest na pewno dobrym kandydatem i jest w tej już może powiedzieć ścisłej puli kandydatów, którzy, kandatów na kandydatów. Ja przypomnę, że w, 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 tych kandydatów było do co najmniej kilku, tak bliżej dziesięciu, czy nawet A powyżej dziesięciu no może czterech, pięciu maksymalnie już, jakby zawęziliśmy to bardzo mocno po tych dyskusjach, które w kierownictwie partii miały miejsce. Przypomnę, że był powołany zespół taki składający się z kilku osób z kierownictwa partii w, z panem prezesem Kaczyńskim, Jarosławem Kaczyńskim na czele i w, ten zespół pracował, wyłonił właśnie tą wąską grupę. Mogę potwierdzić na pewno, że Karol Nawrocki jest w tej grupie. Ale byłby dobrym kandydatem, przyznał pan, ale czy kto byłby najlepszym, pana zdaniem? Ach, to, to jest pytanie, na które mi jest trudno w tej chwili odpowiedzieć, bo tak ani ja nie uczestniczę w tym zespole, który z kandydatami rozmawia. Oczywiście no, można powiedzieć prawie wszystkich albo wszystkich tych kandydatów znam mniej lub bardziej ale to nie tylko moje przekonanie, a może przede wszystkim, nie przede wszystkim moje przekonanie powinno tutaj decydować, tylko przekonanie kogokolwiek, nie intuicja, też, też jest niezbędna analiza, analiza wyników badań, które przeprowadzaliśmy, tych oczekiwań wyborców, nie tylko naszych wyborców, ale przecież musimy szerzej patrzeć na tych, którzy na tego kandydata byliby gotowi zagłosować. No jesteśmy na finale, można powiedzieć. Nie ma pan swojego faworyta? Już nie będę dopytywać więcej, ja ostatni no, ja, raz pytam. Tak, no, mam swojego faworyta, ale to jakby nie chcę nawet o tym mówić, bo, bo mogłoby to wprowadzić jakieś takie zamieszanie w, w tych wewnętrznych, wewnętrznych rozmowach. Każdy pewnie z nas. No to zapytam z nas czy, czy pewnie jest ma swojego czarny. faworyta. Nie, no, ja powiedziałem, że nie odpowiem, to nie odpowiem, to już nie proszę nie ciągnąć tutaj za, za język. Przemysła Czarek na pewno byłby bardzo dobrym kandydatem również na, na prezydenta. Bardzo jest jest wyrazisty. Bardzo. Jest wyrazisty, myślę, że potrafi dobrze, że tak powiem, trafiać w zapotrzebowanie tego naszego elektoratu, elektoratu takiego prawicowego, konserwatywnego. Oczywiście jest pytanie, na które sobie musimy odpowiedzieć. W jak zareagują do niego również inni wyborcy? To zawsze jest takie pytanie, które trzeba sobie zadać, bo jak mówię, nasi wyborcy, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, nie wystarczą, żeby wybrać prezydenta. Niestety, no, boleję nad tym. Chciałbym, żeby tak było, Oczywiście, ale tak nie ale jest. Musimy czekać. sięgnąć Również po wyborców Konfederacji, po wyborców, być może część wyborców PSL-u, być może innych wyborców, którzy nie byli aktywni dotychczas, a którzy w, w, mają poglądy po tej prawej stronie politycznej sceny. Trzeba ich również zmobilizować, Jasne, bo to, to nie Nie czekać na tego kandydata, jak rozumiem, do końca listopada go poznamy. Pytanie o te kwestie dwóch byłych urzędniczek w Ministerstwie Sprawiedliwości księdza Olszewskiego. Te relacje urzędniczek na naszej antenie były gośćmi w, naszym, w naszej telewizji, w telewizji Republika. I te relacje były wstrząsające. I tutaj pytanie, bo areszt to ma być środek zapobiegawczy, to nie jest kara, bo przecież mamy domniemanie niewinności w Polsce, więc w świetle prawa te kobiety są niewinne. Po co takie traktowanie? No Myślę, że po to przede wszystkim, żeby ta władza e, z jednej strony zadowoliła ten, tą najtwardszą część swoich wyborców. Te, tych, przysłowiowych silnych razem oni domagają się krwi oni domagają się czegoś co nazywają rozliczeniami ale to nie są żadne rozliczenia bo bo żeby rozliczać no to trzeba mieć za co to jest raczej taka dzika można powiedzieć polityczna zemsta za to, że Prawo i sprawiedliwość ośmieliło się przez 8 lat rządzić, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości dali nam zwycięstwo w wyborach i mogliśmy realizować swój program, tym ludziom się w głowie to nie mieści. Oni uważają, że my jako prawo i sprawiedliwość już dzisiaj to chyba nawet nie mamy prawa funkcjonować w ogóle na scenie politycznej, a już na pewno nie mamy prawa nigdy rządzić. No oni tak postrzegają demokrację. Demokracja jest dobra tylko wtedy, kiedy daje im zwycięstwo, kiedy daje komuś innemu. No to już nie jest demokracja, to jest upadek demokracji. Zresztą to przez 8 lat więc z jednej strony to, z drugiej strony jest to rzeczywiście polowanie na ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy tylko tutaj Prawicy. były dwie urzędniczki. Tak, były ale, urzędniczki tak, tak, zgadza się, tylko że jestem przekonany, że one były narzędziem. One były potraktowane tylko i wyłącznie jako no, narzędzie. Brzmi to, to okropnie, ale niestety taka jest dzisiaj rzeczywistość. Ja mówię, jak to wygląda, co nie znaczy, że to pochwalam. One były potraktowane przez Bodnara, przez Tuska, przez tych, którzy się im wysługują, jako narzędzie do tego, aby pójść dalej, aby oskarżyć kolejnych, oskarżyć... No to, to już się stało. Pana ministra Romanowskiego, ale być może również innych, być może chodziło również o ministra Ziobrę czy o jakiś innych polityków stąd wpakowanie ich do wydobywczego aresztu. A jak nazwać takie traktowanie, bo one, te relacje były bardzo wstrząsone. No znaczy my mówimy od początku o tym, że zarówno Ksiądz Olszewski, jak i te dwie panie były poddawane torturom. I dzisiaj po, po tym, co zobaczyłem tu u Państwa na antenie, po tych wywiadach, po tym, co już dzisiaj wiemy, nie ma żadnej wątpliwości, że nie było w tym. Krzty, przesady. Rzeczywiście tak te panie były traktowane. Jeśli przyjąć te opisy, a nie mam powodu, żeby kwestionować w jakikolwiek sposób to, co one mówią, przyjąć to i przyłożyć niejako do opisu, co jest torturą w rozumieniu prawa międzynarodowego, w rozumieniu dokumentów chociażby onz no no to mamy bardzo wyraźne potwierdzenie, że tak się dokładnie stało. No dzisiaj Polska pod rządami Tuska i Bodnara jest krajem, który stoczył się od pozycji państwa demokratycznego w Państwa, które było gdzieś wzorem również dla innych w naszej części Europy, na pozycję Rosji czy Białorusi. No Tak Ale się tam rzeczywiście to są traktuje przeciwników politycznych. Poważne oskarżenia i jeżeli to są tortury, to kto poniesie za te tortury odpowiedzialność? Poniosą, poniosą odpowiedzialność wszyscy ci, którzy dopuszczają się tego typu haniebnych działań. I tutaj nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Jeśli się tym państwu od właśnie Tuska czy Bodnara począwszy, poprzez prokuratorów, szczególnie tych, którzy działają zupełnie poza prawem, jak prokurator Kordeluk, który miał Mieni się prokuratorem krajowym, mówi, że ma jakiś dekret, który go mianował. No, pierwsze słyszę, żeby w Polsce kogoś mianowano jakimiś dekretami, no, to co zupełnie jakieś nowe, ustrojowe zupełnie e, praktyki. E, I wszyscy ci, którzy łamią prawo dzisiaj, którzy oczywiście w sposób polityczny dopuszczają się prześladowań opozycji, będą musieli za to odpowiedzieć. Jeśli im się wydaje, że ich władza będzie trwała wiecznie, e, no to niech sobie przypomną, te wszystkie reżimy, którym się tak właśnie wydawało, że będą trwały wiecznie, a potem one padały, a funkcjonariusze tego, te, tych reżimów odpowiadali. I często było to także ci, którzy byli sprawcami kierowniczymi, ci, którzy byli na najwyższych stanowiskach, gdzieś uciekali, kryli się za różnymi immunitetami międzynarodowymi, gdzieś, prawda, znikali. A ci właśnie wykonawcy bezpośredni byli ci, którzy zmusili za nich odpowiedzieć. Niech sobie dzisiaj też ci wszyscy, którzy tak ochoczo dzisiaj wykonują polecenia Bodnara, Korneluka, Tuska i wszystkich tych, którzy wydają te dyspozycje, niech oni sobie przypomną, to że tak zawsze to wygląda. To no jest to przestroga, panie ale mają Marcin czas Kierwiński, się na tym zastanowić. Mówię. Marcin Kierwiński w jednym z programów powiedział ksiądz O, nie powiedział ksiądz Olszewski, to osoba, która z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie miała wyrok, to nie jest żaden bohater. Gazeta Wyborcza dzisiaj, artykuł w Gazecie Wyborczej i szereg takich podawanych przez autora... Mm, informacji, to nie wiadomo, jak to nazwać no tak właśnie. naprawdę, bo w tym momencie adwokat księdza Olszewskiego wszystko zdementował. No, więc odniósł tak. się, że to jest absolutnie nieprawda, jeżeli chodzi o te kwoty, na co były wydawane, że ksiądz Olszewski nie dysponował um, jakby prywatnie tymi pieniędzmi i tak mówi adwokat, a co innego pisze Gazeta Wyborcza. To, znaczy, to mnie kompletnie nie dziwi, co pani tutaj w tej chwili mówi, co mówi adwokat e, księdza Olszewskiego, e, z tego względu, że dokonania tego dziennikarza, a właściwie tego dziennikarza moje w cudzysłowie, e, i, i tej gazety, czyli Gazety Wyborczej, na polu manipulacji i mówienia i nieprawdy są powszechnie znane i od lat praktykowane, w związku z czym naprawdę nie należy wierzyć ani jedno słowo, które podaje Gazeta Wyborcza, a szczególnie taki funkcjonariusz Gazety Wyborczej, jak ten, który napisał ten artykuł. To jest przecież oczywiste, o co chodzi. Znaczy, to jest tak, że ponieważ ksiądz Roszewski wyszedł z więzienia w tej chwili, wyszedł, wyszły również te dwie panie, że widać w że ich relacje odwracają sympatię opinii publicznej, bo tak się dzieje. No, o tym chociażby mówią te badania sentymentów w sieci, gdzie właśnie po tych wywiadach, które tutaj na państwa antenie miały miejsce, a które dotarły do ogromnej rzeszy ludzi, rzeczywiście zmieniły zupełnie myślenie o tej sprawie. Znaczy właśnie zupełnie zmieniły też tak zwany sentyment wobec tej sprawy. Znaczy jest taka próba z tamtej strony ponownego jakby zapędzenia tych państwa tych Ofiar, można powiedzieć, dzisiaj rządzącego w Polsce reżimu, do narożnika z napisem przestępcy. I, I stąd są te publikacje w Gazecie Wyborczej. Ta gazeta zresztą wielokrotnie służyła właśnie jako narzędzie w, tych, którzy dzisiaj w Polsce rządzą do dyskredytowania przeciwników, czy, czy tych, których ona, ta władza wskazała na swoich przeciwników. My... I, i, I dokładnie o to w tej sprawie chodzi. Dokładnie o to chodzi w tej sprawie. Ale jestem przekonany, że to się nie uda, bo za wiele w tej sprawie się wydarzyło, za wiele słów już padło. Marcin Kierwiński, jeśli formuje takie tezy, to się kompromituje, bo co, jest sądem? Już dzisiaj no wie, z góry przewiduje, on już wie, teraz, on już bo ja wie, on już wie jaki będzie wyrok w tej panie sprawie, no, to w jakim My nie kraju znamy jesteśmy? akt sprawy, tak, i w tym momencie możemy tylko mówić o tym, co mówi Gazeta Wyborcza, o tym, co mówi Ta. adwokat księdza, a co jest informacją, Ta. mam nadzieję, dowiemy się e, z pewnością później. E, ale, panie premierze, pytanie o Janusza Polikota, bo Janusz Polikot, no jednak za kaucją nie wyjdzie, okazuje się, decyzja sądu jest taka, że pozostanie w areszcie. No, taka jest decyzja y, y, sądu. Media od dawna donosiły, Przekazywały informacje o, powiem tak, kolokwialnie dziwnych biznesach, które Janusz Palikot prowadzi. Od bardzo długiego czasu słychać było informacje o tym, że byli oszukani ludzie, że, że stracili swoje pieniądze. I chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć, bo rozmawiamy tak, można powiedzieć, temat po temacie, że nie ma absolutnie żadnego przyłożenia w tych dwóch sprawach, ponieważ nikt nie postawił ani tym dwóm paniom, ani księdzu Olszewskiemu ani ministrowi Roman który przecież również waży się w tej chwili sprawa jego aresztu zarzutu przywłaszczenia mienia dla swoich celów. Prawda? Nawet ci, którzy formułują te zarzuty, nawet Bodnar, nawet jego prokuratorzy takiego zarzutu nie postawili, raczej mówią przekroczeniu uprawnień, tak zwanych przestępstwach urzędniczych, rozszerzającej interpretacji i tak dalej, A tu mamy sytuację, no jednak zgoła inną, mamy sytuację, gdzie no, pieniądze konkretnych osób zostały sprzeniewierzone. W, więc też przestrzega przed tym, żeby nikt nie przykładał do tego takiej samej, takiej samej wagi. No i pytanie. Decyzja z dzisiaj. I pytanie i pytanie jest też takie, bo ja miałam takie wrażenie, że sprawa Janusza Palikota znana od lat, czy od właściwie może od miesięcy, może od lat to jest przesada, znana od miesięcy, żadne organa państwa nie reagowały. No i przy taki moment, kiedy zapadło orzeczenie, czy uchwała Sądu Najwyższego w sprawie prokuratury, która stwierdzała, że pan Korneluk nie jest prokuratorem krajowym, że nie ma prawa wydawać żadnych decyzji, wydawać nakazów, kierować tą prokuraturą. No i ch chciał się chyba uwiarygodnić, pokazać, jakim to jest apolitycznym prokuratorem i stąd w umorzu prześladowań ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością postanowił również uderzyć Wianusza Palikota, żeby pokazać, proszę, jaki jestem Czyli obiektywny. Czyli jakiegoś połączenia tych spraw pan premier więc, się dopatruje. W tym kontekście właśnie motywów działania ze strony prokuratury, natomiast w żadnym wypadku nie dopatruje się, jeśli chodzi o sam przedmiot domniemanego przestępstwa, tak. bo również, tak jak powiedzieliśmy w przypadku tych pań, również Janusz Palikot w dalszym ciągu nie jest przecież człowiekiem skazanym ani. Domniemanie ani nie niewinności obowiązuje, tak jest. Ja pragnę przypomnieć o tym wszystkim. Panie premierze, polska scena polityczna się zmienia troszeczkę, partia razem opuszcza klub Lewicy. Co to Pana zdaniem zmieni tak naprawdę? Znaczy wszystkim jest to sygnał, że w tej koalicji, w koalicji 13 grudnia dochodzi do kryzysu. Doszło już do kryzysu, że oni się po prostu nie dogadują. I ja się nie dziwię, że się nie dogadują, bo przecież widać każdego dnia są informacje o tym, jak, jak fatalna jest to władza. I myślę, że ci, co bardziej roztropni i ci, co mniej umoczeni w tą władzę, no to w, próbują się w jakiś sposób zdystansować, próbują się oczyścić. No, Słowo, panie premierze, bo Adrian Zandberg powiedział tak, rząd Donalda Tuska zawiódł ludzi, nie dotrzymał obietnicy i zawodzi kolejne grupy i wylicza. No cóż, no muszę powiedzieć, że nie sądziłem, że przyjdzie taki moment, że powiem to publicznie tutaj w Państwa się całkowicie zgadzam z Adrianem Zandbergiem. W wielu sprawach się z nim nie zgadzam, ale akurat w ocenie rządu Tuska się zgadza. To jest fatalny rząd rzeczywiście, który rozczarował przede wszystkim tych, którzy na niego głosowali. No, Mnie ten rząd nie rozczarował. Myślę, że wyborców Prawa i Sprawiedliwości też ten rząd nie rozczarował, ponieważ my się niczego dobrego pod tym rządzie nie spodziewaliśmy, wiedzieliśmy, że to będzie fatalny rząd, że on e, pogrąży Polskę w, w, w ogromnym zadłużeniu, w nędzy, w biedzie. Znaczy to Tusk zawsze jest tak samo rządzi. No. Kiedy nie rządził, e, zawsze te jego rządy wyglądają tak samo. No, mogę się tylko oczywiście dziwić, że e, tak wielu Polaków nie chciało tego pamiętać, e, ale cóż, no, takie są e, e, wyroki demokracji, wyroki b, głosujących, wyborów. No, powiedział wyborach, pan, że pan więc, się... Więc muszę to zaakceptować. Jeżeli zgadza się pan z Adrianem Sandbergiem, to ja wtrącę Donald Tusk na... I się napisał Prawo i Sprawiedliwość i razem te nazwy partii wymyślił ktoś obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru czarnego, co pan na. No myślę, że tutaj odpowiedź pani Pauliny, Pauliny Matysiak była w tej sprawie bardzo celna. W Czy rzeczywiście... platforma Obywatelska Pana nie dziwi, to coś w tym stylu. Było? No, no właśnie, dokładnie tak. Znaczy, myślę, że każdego, kto obserwuje, jak ta partia działa, ten, ten człon obywatelska w jej nazwie. Rzeczywiście może może dziwić. Raczej to, to pamiętam kiedyś mówiło się, że platforma obywatelska ma tyle wspólnego z obywatelską, co milicja obywatelska i rzeczywiście to chyba było celne porównanie, a szczególnie po tym, jak oni w tej chwili działają, no, no, to, to rzeczywiście myślę, to porównanie jest najbardziej na miejscu. Ja się nie ukrywam cieszę z tej decyzji partii, partii razem. W Polsce jest potrzebna taka lewica, która, która byłaby lewicą autentyczną, lewicą, która nie jest tylko i wyłącznie na korzyści stołki e, i, i stanowiska w spółka Skarbu Państwa. Taką, pochwał, taką lewicą, taką lewicą, teraz. taką lewicą jest dzisiaj na pewno lewica czarzastego i gawkowskiego. To jest taka lewica, to kiedyś się mówiła kawiorowa lewica. I rzeczywiście to jest taka kawiorowa lewica, taka, która sprzeda wszystko, aby tylko mieć udział we władzy e, w, i nie interesuje ją e, realizacja żadnego s, s punktu swojego programu. No, Adrian Zadberg widać i jego no, ludzie trochę traktują Trochę próbują no związki partnerskie. Ostatnie, no nie, no, ale no, pani to lewica to przede wszystkim lewica to przede wszystkim lewica społeczna, czy ja tak rozumiem lewice. No, liczyłem, że to będzie taka część tej koalicji. Nie liczyłem, ale właściwie możemy było oczekiwać, może tak, że to będzie taka część tej koalicji 13 grudnia, która będzie dbała o to, żeby ludzie ci ubo, z uboższych warstw społecznych nie odczuwali rzeczywiście złych ale skutków mówią, że tego przez rządu. Nie ma pieniędzy teraz, żeby im pomagać. No, tylko, że my zostawiliśmy pełny budżet, a oni im w kilka miesięcy doprowadzili do tego, że mamy no, rekordowy deficyt 300 miliardów złotych w budżecie. Deficyt, można powiedzieć, już nie tyle rekordowy, co wręcz księżycowy, kosmiczny. Po prostu no Takiego ja zapytam, tak. deficytu nigdy nie mieliśmy to odczują, skutki tego odczują zwykli ludzie, tak jak dzisiaj odczuwają skutki drożyzny, skutki inflacji, która tym rządom towarzyszy, a które zostały wywołane już teraz przez ten rząd, a nie tak jak w czasie naszych rządów przez wojnę na Ukrainie jej skutki. Dzisiaj te skutki już nie są tak dotkliwe jak wtedy, chociażby wzrosty cen surowców energetycznych. Dzisiaj ta inflacja jest wynikiem fatalnej polityki tego rządu. Panie premierze, ale mamy tak, spadek sprzedaży detalicznej, o tym słyszeliśmy, Paulina Henik-Kloska powiedziała, że nawet to dobrze, bo, bo spadek sprzedaży tekstyliów to dobrze dla klimatu. Z drugiej strony, znaczy nawet nie z drugiej strony, tylko z tej samej strony mamy zwolnienia w wielu zakładach pracy a jednocześnie, no dzisiaj na przykład słyszymy, że od stycznia do października ministerstwa wydały ponad 50 milionów złotych na nagrody dla swoich pracowników. No. Tak podaje fakt. No oni nigdy sobie nie żałowali. Dla siebie ta władza nigdy nie żałowała. Oni są nieodrodnymi, można powiedzieć... No to zaznaczmy, że to nie są pieniądze dla ministrów czy wiceministrów, tylko dla urzędników. Pani, Pani Rato, oni są nieodrodnymi, takimi, można powiedzieć, kontynuatorami myśli Jerzego Urbana, który kiedyś powiedział, że rząd się wyżywi i ten rząd też się na pewno wyżywi. Wyżywia się zresztą bardzo dobrze w Spółka Skarbu Państwa. Widać kolejne nominacje ich działaczy, którzy obsiadają dzisiaj te rady nadzorcze i zarządy spółek Skarbu Państwa. Tworzy się specjalne stanowiska tylko dla, dla tych ludzi. Kompetencje nie mają tam kompletnie żadnego znaczenia. Liczą się tylko powiązania polityczne albo towarzyskie czy, czy rodzinne. Tak to dzisiaj wygląda. Zapowiedzi oczywiście były bardzo szczytne, tak jak w wielu przypadkach. Natomiast w, to jest tak, że mamy kryzys. Mamy już dzisiaj kryzys gospodarczy. Kryzys, na który odpowiada Tusk i ten rząd, bo mamy tak, mamy z jednej strony dziurę budżetową, o tym mówiliśmy, mamy bardzo znaczący wzrost cen i to proszę zobaczyć, szczególnie drastyczny w tych sektorach, które no, dotykają, można powiedzieć, takiego zwykłego, przeciętnego człowieka, tego może mniej zamożnego, bo naj, co, co drożeje najbardziej? Najbardziej drożeje żywność w pierwszej kolejności, po drugie, energia, czyli ciepło, prąd to, to drożej plus woda. Czyli takie rzeczy, które no, to, powiedzmy tak, no, nie da się wyeliminować. Jedzenia ciepła i wody z, z, no ja myślę, tych, z życia tych też z życia. No, ten, no będzie ciężko. Wiemy, jednak, znaczy, to też jest wszystko. taka zapowiedź już, prawda? Że właściwie pokazuje nam się, że przyszłość pod rządami tej ekipy, to jest przyszłość, gdzie rzeczywiście będziemy chodzić bosi i nadzy, no bo jeśli teraz już jest wezwanie do tego, żebyśmy nie kupowali ubrań, albo słyszę jakieś pomysły o tym, że będą wspierane second handy, prawda, żeby, żeby rzeczywiście zachęcić Polaków, żeby sobie tam kupowali ubrania, no to jest znowu powrót do początku lat 90. gdzie second handy e, 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 powiedzmy królowały na polskich ulicach. Można powiedzieć na szczególnie w mniejszych miejscowościach, to które były te, te sklepy, gdzie się Polacy zaopatrywali. Zapytam jeszcze, co z tymi spółkami Skarbu Państwa? Pan był ministrem aktywów państwowych, tak? Pamiętamy, jakie były wyniki finansowe Orlenu. No jest różnica drastyczna, trzeba przyznać. To nie tylko w Orlenie. Jest tak. Naprawdę źle w tym momencie. No i pytanie teraz, bo to wszystko to jest budżet państwa, pieniądze państwa też. Kto co to, to odpowie, tak? Kto no, jest winny, tak no, naprawdę, winny? Że decyzje no, były wstrzymane. Winny to wiadomo, kto jest, prawda? Od premiera począwszy, ale po tych menadżerów, którzy zarządzają się tymi spółkami. Bo rzeczywiście spółki szorują po dnie. No wystarczyło kilka miesięcy, żeby takiej sytuacji doprowadzić. Słyszę w tej chwili tłumaczenia, że to są jakieś ponoć odpisy. Nawet się podaje liczby tych odpisów, tylko tak odpisy są na kilkadziesiąt milionów złotych, a, a zyski są, idą w miliardy, więc jakby nie ma kompletnie żadnego wytłumaczenia, to jest mydlenie oczu, że, że to są jakieś działania porządkujące podobno. Guzik, prawda, to, to zupełnie wygląda inaczej. Inaczej. Rzeczywiście wstrzymano inwestycje w spółkę Skarbu Państwa. W, w, nie podejmowane są decyzje. W, no nie da się tak zarządzać w biznesie. Da przeczekanie. No bo po prostu biznes nie idzie. Nie działa w ten, w ten sposób. Efekty są rzeczywiście drastyczne, a te efekty będą się przekładały w, na również budżet państwa. Ja powiem tak, no w, w czasie naszych rządów tylko kilka najwyższych, największych spółek Skarbu Państwa wpłacało rocznie 10 miliardów złotych do budżetu z, z tytułu tylko i wyłącznie podatku CIT. A, a gdzie um, dywidendy z zysków? To też są kolejne miliardy złotych, które Zbliżamy do budżetu do końca. trafiały. Dzisiaj tych pieniędzy nie będzie i, po, i dziura ja budżetowa zapytać, będzie jeszcze większa. Muszę zapytać, bo tymczasem Lewica mówi o tym, że chce, żeby Wigilia była dniem wolnym od pracy. Co pan na to? Ja jestem za, jak najbardziej. W, w, w... Zaskoczenie, że to akurat Lewica proponuje, żeby przygotować się do świąt. O tym mówi Lewica. Znaczy, no, trochę to dziwne rzeczywiście, też, szczególnie ta Lewica, która no, jest taką Lewicą. Różne są Lewice, prawda? Ale ta Lewica akurat jest taką Lewicą, no, która z Kościołem raczej nie jest jej po drodze, powiedzmy, i z tradycją, z tym, co wiąże się z tą Ale popiera pan, tą, czyli znowu tradycją. pan się zgadza w czymś z Lewicą. E, w, no, to, że akurat popieram to, żeby Wigilia była wolna od pracy, to w, to nie znaczy, że się zgadzam z, z lewicą, bo z wieloma, bardzo wieloma rzeczami z lewicą się nie zgadza. jest w aspekcie tym społecznym, tym, który no nie jest realizacją tych szaleń ideologicznych, które dzisiaj są, można powiedzieć, znakiem firmowym lewicy, to dzisiaj jest szaleństwo ideologiczne, a nie ta prospołeczna polityka. Bo prospołeczna polityka to raczej domena Prawa i Sprawiedliwości, wielkie programy społeczne wyciągnięcie milionów no, Polaków przyznać, z nędzy. Tu To Jesteśmy z lewicą to, jest, wielu to, aspektem, to, jest to, o to jest to, co my zrobiliśmy a To jest to, no, co my zrobiliśmy. jest, jeśli można w ten sposób. Jeśli będzie taka decyzja, my na pewno nie będziemy jako prowadziło. To pytanie przeciw. na koniec jeszcze, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czy się panu podoba w Warszawie. Sztuki nowoczesnej dobrze. Szczerze mówię. mówiąc, niezbyt mi się ten budynek e, podoba. W, w, wolałbym, żeby jak już jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to żeby tak powiem, ten budynek b, był też emanacją tej sztuki Czyli nowoczesnej. Nie podoba się panu. To jest klocek, nie podoba mi się ten, Bo dy, ten dyskusja klocek. Bardzo o, szczerze szeroka. mówiąc, od początku miałam potężne wątpliwości, kiedy ten projekt był Kończyć wybrany. Musimy. Warszawa jest jednak dosyć uboga w takie ciekawe zabytki architektury bo historia była tu tragiczna. Wojna, Były. zniszczenia. Szkoda, że nie wykorzystano tej okazji. Był wicepremier Jacek Sasin, Bardzo był naszym dziękuję. gościem. Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu. Dziękuję I do zobaczenia.